Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a ze mną jest Toshibo. Witajcie jeszcze raz. Moi drodzy, nagrywamy jak zwykle w kooperacji Małpeczki. W tym samym momencie jak oglądacie film u mnie na kanale u Soul, również pojawiły się Małpeczki i też graliśmy w fajną mapę, zobaczcie jaką. Żeby przejść do tego filmu, kliknijcie tutaj na twarz Toshibo. Zawsze mam kurka, zawsze na odcinku nie ja wiem też jak mam to zawsze pokazać. problem, bo to w inną stronę są te No kamery. To jest właśnie. jak lustrzane odbicie, ten palec no nie trafia. O, tutaj właśnie tu. Dobra, nieważne. Zobaczcie też do opisu całą playlistę, jeżeli chcecie zobaczyć nasze wszystkie poczynania w jednym miejscu. Kliknijcie sobie na link albo będzie tu gdzieś napis wszystkie odcinki. A tymczasem my przejdziemy sobie do samej gry. Wybraliśmy dla was tą oto mapkę. Moi drodzy, Cash Money się nazywa. Jest na trybie zaawansowanym. No i dzisiaj, nie wiem, ja się pobawię farmami bananów, tak szczerze mówiąc, bo jak mapa sama aż się prosi o ja to. Ja mogę zacząć od Mortara. No jak, to oczywiście, jak najbardziej. A ty obronisz moją linię? Aha. No dobra. Obronisz, to broń. Czekaj, jeszcze nie. Nie, jeszcze no dobra, dam inżyniera. Zacznę od inżyniera. Inżyniera dasz, tak? Bo ja zmieniłem sobie wioskę. Znaczy tą budynek dla małpek. A ja mam też teraz sobie zmieniłem. Ninja. Mam ninja teraz. Ja mam statek przecież piracki. Aha, no tak, no to pasuje do tej mapy. No jakieś źródełko tu masz, także. Puszczam play. Dobra, to ja daję tak. Ty, ale to my teraz w ogóle z dwóch stron mamy. Ej, no to to. To trochę zmienia tak, postać rzeczy. Komplikuje to trochę sprawę, nie powiem. Ale nie, bez szału, że tak powiem. No, chyba będzie dobrze. Dobra, jak zrobię ten. Wiesz co, ja bym tutaj farmę bananów sobie postawił. No i to tak, już byś chyba tylko farmy bananów stawiał. Ja to tylko bym zarabiał. Ale ten. Ty mi shurikena rzuciłeś na dół tutaj do mnie? Chyba nie. O, dostałem achievement! Tak jest! Jaki? Moab Mauler? Jakoś tak, nie wiem co to jest. No nic nie zrobiłeś z Moabem, żebyś zasłużył. No nie wiem. To jest właśnie niesprawiedliwość. Nie wiem co to się stało, ale mi się podoba, nie narzekam. Dobra, dajmy sobie ten wioskę, znaczy pierwszą farmę. Jakie to jest drogie bez upgrade'ów. No dobra. Inżynier, tak? Tak. Dobra, na wioskę bym polował teraz. Ej, rzeczywiście, te shurikeny gdzieś do ciebie lecą. No, one jakoś tak zawijają, wiesz? Ej, no to nie ma co narzekać chyba, nie? Zależy, czy dostaje pieniądze, czy nie, za to. No tak, rzeczywiście, no cash money, no to tutaj wszyscy będą walczyć o pieniądze. A mógłbyś mnie wesprzeć? Nie. Jak cię mam wesprzeć, jak ja właśnie buduję farmę bananów w najlepszym momencie? Żartuję. Dobra, jest to wioska. Jest, popatrz. Dobra. Zbieramy na bananki. Mam nadzieję, która jest runda? 11, tak? No dobra. Widzę, że też masz postawionego agenta. Ja już pracownika zatrudniłem. Widzisz, to ja nie będę gorszy. Też zatrudnię. Niech zbiera tutaj. Pastucha jakiegoś słomianym tak, tym. Słomiany. Nie śmiejmy się, bo on nam pomaga. No wiadomo, że no, ale dostaje za to kasy, na pewno tam jakiś procencik z no tego pewnie bierze. Coś tam skromnie, jak nie patrzymy, jakiegoś bananka sobie zerwie, no to. No cóż. Tak to już jest, taki biznes, no. Coś za coś. No dobrze, no to. Dobra, moi drodzy, patrz, ta wioska to aż prawie tak stoi, że no, balony ją przyjadą. Ej, przechodzi! Ty! No jak to? No nie mogę, nie. Dobra, jeszcze raz. Ej, no dobrze, no się szybko to stało. No Brod, zobaczcie jak on. Widzicie, chciwość nie popłaca. Chciałem drugą wioskę bananów dobudować. Także odradzam wam, nie bądźcie chciwi ani zachłanni. Brod was teraz życia nauczy. Tak, małpki bawią i uczą. Ale widzicie jak to jest, nie? Nie, to on tam, co tu obrona, nieważne, ja tu chcę wioskę bananów chcę zrobić. No cóż, no zdarza się, no. Każdy musi, błądzi, także. Mami, no. ta plansza na ciebie źle wpływa, wiesz? Tak, no to widzę tu te wszystkie monety, te pieniądze i no niestety. Ty, tak oddajesz mi za agenta $80, bo już mi się zużył. 80, a nie 40? No, może i 40, ale pod. Ej, no spokojnie. Spokojnie. Czemu mam ci płacić dwa razy więcej? Bo to za karę. Za karę. Dobra.
Dobra, nie uczę się na błędach, także. Także znów to samo robisz? Tak. Znaczy, nie zbuduję następnej farmy. Może ulepszę po prostu tą małpkę na sam początek. Dobra, o, teraz to już będzie spokój. Teraz wierzę, że nic się nie stanie. Na pewno. A może też byś ustawił swoją małpkę inżyniera, żeby obejmował mój track? Co ty na to? Nie, bo on będzie na tobie stawiał te, jak to się nazywa? No, pułapki, tak? Pułapki, tak. I to będzie wtedy słabe bardzo. Oj, tak tam nie chcemy. No. Dobra, teraz już się na pewno nic nie stanie, wierzę w to. No ale ty coś z małpką swoją zrobiłeś, bo tak te palony to u niej to tak dziwnie dość idą. No ulepszyłem ją. Jakby chciały przeskoczyć do mnie, wiesz? Oj, coś się zaczyna dziać niedobrego. Także robimy tak. Chyba jest masz dobrze. Brot, kurde. O, dziękuję, dziękuję. To wiesz, aż się skuszę na coś takiego w takim razie. Z drugą farmę bananów postawił. No co? No nie wierzę po prostu. Trzeba korzystać. Ja ci tu próbuję pomóc, a ty tak. Spokojnie, prześlę ci zaraz coś. Znaczy, może tak pod koniec dopiero. Ale jak będziesz potrzebował jakichś pieniędzy, to wołaj. Ja będę naszym bankiem. Zaraz to ja będę bankiem, bo ja już tu zaczynam inwestycje grube. Tak. Ja też muszę się jakoś postarać. O, widzisz, pomyśleliśmy o tym samym. No jasne. Dobrze. Ty, coś mi tu podeszło bliżej. Gdzie? Serio? No. Ale to chyba po twojej stronie. No, po mojej. A po której? Bo u mnie jest wszystko na razie pod kontrolą. No bo masz moją wieżę wodną. To się nie dziw, że jest wszystko pod kontrolą. Oj tam, czekaj. Muszę zainwestować. No, dobra. No, teraz już będzie chyba święty spokój. Dla pewności zrobię ulepszenia jeszcze. Dla pewności zrobię jeszcze czwartą farmę bananów, tak? No mam już cztery, także spokojnie. Ej, widzę, że ty coś tu... Spokojnie, to jest wojna na banany. Kto więcej bananów zrobi? Widzę, że jakoś tutaj się chcesz ścigać, tak? Podejmuję ty, to ale my mamy tą obronę dobrą, czy zaraz nas zabiją tutaj? No bo wiesz co, u ciebie coś tak... Ej, są, mi się zdaje. To ci się już zdaje. Mnie nie strasz tak, bo balony ci przechodzą. Spokojnie. Ja ci mówię, przeleję ci pieniądze. Ale zaczynają ci tam przechodzić. O, już widzisz? Mój bukaner tam strzela do nich. Widzisz, jaki z niego bukaner jest? A, no to dobrze. Ale gdyby on stał u mnie, to by tak nie przechodziły, nie? No to, aha, to może ja też złożę tu jakiegoś takiego. Co ty na to? Wiesz co, no nie, ja zaraz wybuduję pułapkę pierwszą. A pułapkę. I tobie też radzę pułapkę, bo jak zaczną iść grube balony, takie wiesz, drogie. Aha, no w sumie. To nie, co ty zrobisz, powiedz mi, brot? No nie wiem. Marnie skończysz. Robię tak. Dobra, proszę bardzo, jest już pułapka. Ej, naprawdę te farmy bananów to się strasznie opłaca. Wiesz co, zależy kiedy je zbudujesz, nie, moim zdaniem. Jak je zbudujesz szybko, to tak, a jak je późno budujesz, to trochę gorzej już. Wiesz co, ja nie narzekam, 2, 4, 6, a widzę, że ty, halo. Jestem mistrzem farm bananów. Co to ma być? Mnie. Widzę, że challenge accepted. Jestem potentatem bananowców. Nie tylko ty. Mój pastuch to tam już nie nadąża tymi dłami kręcić. No, też mi się tak wydaje. Która jest runda w ogóle? 35, no dobra. W 42 się mamy ten strzec. No ja bym zrobię tego, hak po tej poprawie za 4000 i będzie git, nie? No pewnie tak. Widzę, że też jeszcze do pułapki ci lecą, nie? To. Hmm.
No, już się szybko zapełnia ta pułapka. Trzeba uważać. No ale też moje wieże strzelają, tam ci pomagam jak mogę. No to ja ci tam pomagam. Pamiętaj, mój bukaner tam od początku stoi. No tak. Mów mi, kiedy będziesz szedł ten, to ja wtedy ulepszego. To znaczy, gdzie będę szedł? Nie, ty będziesz szedł, tylko kiedy będziesz szedł ten. No ja tu robię super małpkę już, na spokojnie, easy. 40 runda. A co robią prawa strona od bananów? Daje dwa razy więcej. Znaczy, tak, a, to jest ten bank 50%. Taki dziwny. Ale nie, mówię o tym banku, że on tam coś kumuluje pieniądze. Aha, tak, nie musisz nie zbierać ich. Teraz pytanie. Jedna farma bananów tak mi rzuca banany, że nie ten. No nie też. Tylko pytanie teraz, bo wiesz, musisz chyba po swojej stronie też coś na moaby rzucić. No to zaraz będę miał haczyk, nie? Ale po tej dolnej twojej, bo nie wiadomo skąd przyjdzie. No to jak pójdzie dołem i go nie zabijemy, to ja wtedy go haczykiem ściągnę. Aha. Chyba, a jak pęknie, to go dobijemy już, wiesz. No dobra, no to niech tak będzie. Najwyżej mam jeszcze super małpkę w zanadrzu. Kiedy to będzie? To jeszcze nie jest teraz, nie? Nie, jest 44. Pół, patrz, to pierwszą fabrykę postawił. Chyba jestem potentatem bananowym. Rot. Oj tam, oj tam. Nie mów mi tak, bo się skoncentruje tylko na farmie bananów. No i wiesz co, jest 46 się zbliża, trzeba uważać. Może być nieciekawie. Więc przy takiej ilości bananowców nie ma szans, żeby coś przeszło. No. Oj, chwycił bana. Widziałeś, chwycił balona zwykłego. Uff, Boże, ja tu się troszkę tak wystraszyłem, tak. Czemu? I powiem, bo no. Dobra, ja tu raczej inwestuję już. Ja już mam drugi bukanerski statek, jakby co. Aha, no dobra. Nie wiem, Rot, jak ty, ale u mnie fabryki bananów to już wiesz, grubo idą, nie? Tak, no widzę właśnie. U ciebie widzę, że nie do końca takie może jak być. To? Jak to? Ja mam 8, ty masz 7. Tak? Nie, tyle samo mamy. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, no, no rzeczywiście. No dobra. Co to ma być, co? Co ty robisz? Ja nie może tak być, że mamy tyle samo, ja muszę mieć więcej. No dobra, ja już tyle nie będę. Pamiętaj, że chytry dwa razy traci. No, ale my jedziemy na jednym wózku, pamiętaj. Jedziemy na tym samym wózku, takie przysłowie. No w sumie, jakby nie było. Dobra, ja tu jeszcze inżynierów stawiam, bo to potrzeba tu inżynierów i koniec. Wiesz co, ja cię poratuję w ten sposób, bo widzę, że tu się może różnie stać. To ty chcesz mnie ratować, jak ja tu sobie doskonale daję radę. Nie no, ale to południe jest takie słabe trochę. Widzisz, że jak tutaj już rozluźniła mi ta super małpka. Ile ty tych bananów robisz? Jestem mistrzem bananów, wiesz? 50 tysięcy pieniędzy na rundę. No, to pokaź na sumkę. Ty, ta wieża, ona jeszcze poszerza ten zasięg swój, jak się ją ulepszy na maksa. Tak? Ale która? Jak to wygląda? Wioskowa wieża, wiesz? No, widzisz. Patrz teraz. Potentat bananowy, moi drodzy, milion pieniędzy. No to ładnie. Ale te skrzynki mi tu na dół lecą jakieś, których on nie zbiera. Ty no, wiesz ile ja mam na przykład teraz 1160, nie? Tak? No a teraz robię rundę, popatrz. 164 miałem. Robię rundę. No. Ile będziesz miał, ciekawe? No czekaj. 213. Czyli 64 to jest 35-48 tysięcy. No to ładnie. W jednej rundzie. No i teraz ja chcę... A, miałem tych moździerzowców tutaj robić. No widzisz, no zapomniałeś, tak cię pochłonęły pieniądze. Ej, no zniknął mi. Postawiłem go i mi zniknął. Co za koleś z niego. Nie no, już chyba na spokojnie teraz. Nic tu już nie przejdzie, mam nadzieję. To jakby teraz przeszło, to byśmy sobie pluł brodę, bo jednak no, nie po to tyle inwestuję, żeby teraz mi przeszły.
Coś w tym jest. Dobra, chyba. Jezu, ile ty tych moździerzy robisz. No bo mi się wydaje, że chyba im więcej, tym szybciej ten level rośnie, nie? Aha, bo ty musisz tak, level nabić, no tak. Ty, ja już mam 400 tysięcy pieniędzy. Naprawdę? Naprawdę. Mam coś zrobić? No, daj mi wszystko. Mogę ci dać trochę, ile chcesz. Nie no, żartuję, mam 200 tysięcy. 20, 800, 1000, 2... Tak, 221. No czekaj, ale tym się wcale nie robi mi się ten exp, nie wiem czemu. Może za wolno strzelają, może one muszą zabijać balony, ale chyba nie ma zabijać co. Bardziej muszą, nie? No, ale co one mają zabijać, jak to wszystko umiera za szybko? No to jednak tym tutaj nie złapiesz chyba expa za bardzo. Chyba nie. Albo w komentarzach widzowie podpowiedzą, kiedy się expi bierze. Czy jak zabijają, czy po prostu wiesz jak co, są? Ja bym był za tym, że jak zabijają. No to by miało sens na pewno. Daję tu małpkę tą klejową, wiesz? No. Na spokojnie. Na strąg. Ona będzie biła wszystko. A ciekawe, jak ja bym zrobił małpkę... małpkę tego, Boga, czy by tobie zabrało ten? No to lepiej nie sprawdzaj. Ej, ja bym to sprawdził, czekaj. No to sprawdź, no dobra. A nie chcę. Ale potem... bo tu nic nie stoi mojego. No właśnie. Tak chciałem zrobić taką dywersję i ci przejąć wszystkie farmy banano. Ty, ale pokaż mi takie coś. Buduję sobie działko, nie? No. Bronze become stun for... Oh. No, stuna. No, po lewej stronie, tak? No, a po prawej? Po prawej masz tą... A po prawej będzie taka rakieta, co leci? Tak, rakietę, tą zdolność tam niszczy te mułaby, ale tak nie do końca. Nie do końca je niszczy? Tak, osłabia je. Zabija na śmierć. No nie, no nie ulepsza mi się ten... Za to prawy upgrade mi się ulepsza i zaraz będzie gotowy. Aha, prawy upgrade, no to nie wiem, od czego ty znasz. Moździerzowców, chociaż z tego raz mi się nic nie ulepszy, ale coś tam szedł. Jest, level up. Sygnałowa flara, co to daje? Aha! No, że jak one rozwali, jak ona kamo balona rozwali... A skąd ty to wiesz, bo ty już to masz. No ja już to mam, tak. No nie wierzę, że jak ona rozwali kamo balona, to on się zrobi, już nie jest kamo. No tak, jak uderzy w niego, tak. Traci właściwości. Właściwości kamujące. Tak. Nie będzie już zakamuflowany ten balon. I czekaj, a ja jedną rzecz sprawdzę, patrz. Helikopter? Aha, chcesz transportować? Ukradnę ci wieżę. Jak nim się transportuje? A nie follow wiem. Mouse, lock in place. Aha, nie, czekaj. Musisz kliknąć chyba na swoją wieżę, nie? A nie, masz zdolność po lewej, tamte gdzie masz zdolności, gdzie klikasz. Chyba tak. Tak, nie? Ale mogę na przykład przenieść? No nie wiem, no swoje na pewno, nie wiem czy mam. Ale gdzie to się używa? A, widzę, czekaj. Select tower and drag to new location. No nie mogę. Mi się zawiesiło. Ja chciałem przenieść do new location i mi się zawiesiła gra. Zawiesiła ci się gra? Tak. No nie mów, że jestem tu sam, co? No zostałeś sam. No nie. Się, to jest twoje nagranie. No dasz radę, ja jestem z tobą, ja tu ciągle jestem z tobą. O Boże. Tylko mi opowiadaj, co się dzieje. Continue solo, no dobra. To ej, kontynuuj. To nie rób tego przenoszenia przypadkiem, bo ci się też zawiesi. Serio? No normalnie mi się skraszowała, a chciałem przenieść wieżę. No to pają ładne. Niby, ale no co z tego? No to ja nie wiem, czy damy radę. Musisz dać. Zobaczysz teraz, jak moje farmy robią pieniądze. No ja się boję, że... Aha! Boże, ja mam teraz tyle tego, że masakra. O. Ile ja mam pieniędzy? Milion. Musisz dać dwa radę. Miliony. A ty dostałeś moją kasę? No chyba tak. Bo mam bardzo dużo jej. Nie no, to już teraz na spokojnie pójdziemy. Wiesz co, ja... No to mów co się dzieje, bo ja chcę być... Dla świętego spokoju? Nie no, dobudowuję teraz ten... Małpki super. Jeszcze dla świętego spokoju.
Wiesz co, będę chamski i usunę ci fabryki. No bro, ale czuję, że tam było lepiej. Nie, nie czuję tego. Zaraz. No, teraz to mi się podoba. O, tak jeszcze lepiej. Dobra, no pójdziemy, pójdzie dobrze, powiem ci. Tam porobiłem różne rzeczy. A nie będzie ci teraz expa, nie? Zdobywać te mortary. Może ile tych jest, Jezu. No nie będą, no niestety. Jest 77 runda, więc no na razie jest powoli do końca. No ale teraz mogę po twojej stronie przynajmniej budować. Zaraz się tutaj pobawimy. Dobra. 78 teraz. I mam ponad 2 miliony tych pieniędzy. Jesteś bro teraz, no mówię, to dzięki mnie, no ale spoko. To dzięki tobie, tak. Ty wkładłeś podwaliny pod moją firmę. Pod moje bogactwo. A powiedz mi taką rzecz. No. Jak tam ten row? Rozbija się coś? Nie rozumiem, co się rozbija. No ta gra, row. Aha, czy się rozwija? A, dobra, rozumiem, o grę ci chodzi. No tak, cały czas nad nią pracują, tylko że oni dodali chyba jakiegoś dragona, tak? Jakiś smog, jakiś boss to jest bodajże. Chociaż mogę się mylić i widzowie na pewno nas mnie poprawią. No ale potem chyba nie można tam, nie ma co robić tak za bardzo tam. Szczerze mówiąc, no ja jeszcze w ogóle nową klasę możesz sobie odblokować, nie wiem czy grałeś. Bo była opcja taka, że nową klasę można było odblokować. To wiesz co? Ja wziąłem sobie Tomb Raidera i mogę ten przywoływać sobie szkielety i tak dalej. Taki nekromanta. Możesz sobie wybrać. Bo ja nie grałem. A nie grałeś. No widzisz, no to możesz sobie tam wejść i potem masz taką opcję do wyboru klasy i możesz dowolną sobie wziąć. Jakąś ninja, jakieś tam barbarzyńce i tak dalej. Ciekawe. My tu gadu, a tu już 83 runda. Jak 83? To zaraz kończysz, a co zrobiłeś takiego pomysłowego? Ja pospamowałem z super małpkami, nic więcej. No i musiałem jakby to powiedzieć tak, żeby to... O, zaraz skończymy w sumie. I GG. Tylko że, no bo właśnie. Wygrałem? Tak, znaczy ja wygrałem. Z twoją pomocą, ale nie dostałeś nic za to, a ja dostałem 6 tokenów. No właśnie, bo ja nic za to teraz 1800 dolarów, tak. A, weź mi, nie denerwuj. No właśnie, no i musiałem dokonać pewnych zmian, bo firma przynosiła straty i niestety... Musiałeś sprzedać fabryki bananów. Część fabryk bananów niestety, no i po twojej stronie najwięcej strat przynosiły. No i trzeba było się tam tak pozbyć ich, nie? Tak bym to powiedział. No. I wszystko było dobrze i szczęśliwie. No i tak. No ale szkoda, że nie dostałeś w ogóle pieniędzy, powiem ci szczerze. Bo ja teraz mogę sobie kupić jeszcze... Czekaj, czy mnie stać na tokeny? Tak, teraz się to stanie. To się stanie teraz. Zobaczysz. Znaczy nie zobaczysz, zobaczysz na filmie. No właśnie nie zobaczę. To się stanie. Tak. To się stanie. Starting cash, activate, tak. I teraz mam aktywowane tak, Popping Power, Attack Speed, Starting Cash i Big Balloon. Jeszcze brakuje mi Ability Cooldown i Sell Price i Starting życia startowe. Tak. No nic moi drodzy, my będziemy już się z wami żegnać, ale pamiętajcie, że w tym samym czasie jak my skończyliśmy to nagranie, u Soul pojawił się odcinek z kolejną naszą przygodą, perypetiami z małpkami i balonikami. Tam mnie nie wywaliło. Tam nie wywaliło, także będziecie mogli zobaczyć, jaką taktykę tym razem zastosowaliśmy, bo będzie ona inna niż ta, którą obecnie wam pokazaliśmy. A tymczasem, no co, zapraszam was też do wszystkich odcinków, adnotacje możecie sobie sprawdzić tutaj u góry, będą wszystkie odcinki, lub zajrzeć do opisu i tam też jest link do całej playlisty, jeżeli chcecie śledzić nasze poczynania w kolejnych odcinkach. A tymczasem dzięki ci Soul za wspólną gierkę. No ja też dziękuję. No i do zobaczenia. Wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej. Drodzy.